Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w maju przyszłego roku, to już we wrześniu tegoroczni maturzyści muszą wybrać przedmioty, które będą zdawać. Wybór ten może im ułatwić odbywający się we Wrocławiu Salon Maturzystów. Wrocławski Salon Maturzystów to impreza edukacyjna, podczas której uczniowie szkół średnich mogli poznać ofertę ponad 20 uczelni, w tym Politechniki Wrocławskiej, która była gospodarzem wydarzenia. Warto wybrać Politechnikę Wrocławską, ponieważ oferujemy studia praktyczne, studia inżynierskie. Inżynier bardzo łatwo znajduje pracę, odnajduje się na rynku pracy, jest szczęśliwy po prostu. Kończy bardzo fajne, bardzo ciekawe studia, rozwojowe, przyszłościowe i wybiera taką pracę, która go później cieszy przez kolejne lata. Niektóre uczelnie kusiły maturzystów możliwością zdobycia nie tylko książkowej wiedzy. My stawiamy na praktyczne zdobywanie wiedzy. Zatrudniamy bardzo dużo praktyków, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. I to jest czymś, co nas wyróżnia. Inne zachęcały możliwością dosięgnięcia chmur, dosłownie. W moim przypadku w wieku dziecięcym, jak zobaczyłem samolot w telewizji, od razu wiedziałem, że chcę to robić, chcę nimi latać. Także jeśli ktoś ma takie marzenia, żeby się wznieść w powietrze, to jest naprawdę odpowiednie miejsce. Przedstawiciele Akademii Morskiej nie ukrywali, że studiowanie na ich uczelni pozwala osiągnąć bardzo wymierne korzyści. Praca na morzu jest i była zawsze pracą dobrze płatną. Tutaj o kwotach nie będziemy mówili, w każdym razie są o wiele wyższe niż to, co absolwent jakiejkolwiek uczelni dostaje na początek, tak na start życiowy. Maturzyści, którzy pojawili się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, często mają sprecyzowane plany na przyszłość, ale możliwość poznania oferty większej liczby uczelni to dla nich cenne doświadczenie. Będę się starał kierować na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ponieważ pochodzę z Opolskiego, tam są ogólnie dobre tereny rolnicze. No, trochę hektarów pola mam, także staram się inwestować raczej dalej w to samo, co moi rodzice i dziadkowie. Myślałam o bezpieczeństwie narodowym na Wyższej Szkole Wojsk Lądowych, teraz Akademii. Pomysł jest taki, żeby pójść właśnie w stomatologię, ale nie wiadomo, jak to pójdzie, więc szukam jeszcze anglistyki. I to tam jeszcze trzeba plan C. Tylko humanistyczna, nie, w ogóle odrzucam inne opcje. W ramach Salonu Maturzystów odbyły się również wykłady, na których uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Wybór odpowiedniej uczelni oraz dostanie się na nią nie jest zadaniem łatwym, także pozostaje trzymać kciuki, żeby wszyscy tegoroczni maturzyści podjęli właściwe decyzje. Dla Echo24, Mateusz Lubański.